Amora Onet Rano. Wiem, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Dziś o nauce, nauce zdalnej i nie tylko, o tej tradycyjnej również, nauce języka angielskiego. Rok 2020 był zupełnie innym rokiem w edukacji. Zmusił nas, czy też zmobilizował do tego, że i my, i nasze dzieci uczyliśmy się zdalnie. No właśnie, niektórzy kontynuują tę naukę. Co dają te możliwości i jak z nich w pełni korzystać, o tym dziś z moimi gośćmi. Karolina Tuchalska-Siermińska, psycholog i trener umiejętności społecznych, ekspertka platformy edukacyjnej NowaKid jest moim gościem oraz Ewelina Rojek, ekspert do spraw edukacji w NowaKid również. Dzień dobry, witam panie serdecznie. Dzień dobry. No właśnie, ten 2020 rok to rok wyjątkowy. Tak naprawdę edukacja zdalna stała się faktem i to w bardzo szybkim czasie. Ten nawyk i ta możliwość, bo nie ukrywajmy, jest to spore ułatwienie, ono zostało z nami, ale czy my rzeczywiście w pełni korzystamy z tych możliwości, czy umiemy z nich w pełni korzystać? Oczywiście trzeba podkreślić, że rok 2020 był dla naszej platformy do nauki języka angielskiego online rokiem bezprecedensowym. Odnotowaliśmy wtedy ponad 700% wzrost bazy klientów. Natomiast to, co warto podkreślić, to wielu z nich postanowiło pozostać z nami do dzisiaj, doceniając walory i zalety, jakie niesie ze sobą edukacja online, a co najważniejsze, spersonalizowana edukacja, jaką NowaKid proponuje. W polskich szkołach od wielu lat funkcjonuje takie pojęcie, które nazywamy indywidualnym nauczaniem. Taki indywidualny tok mogą mieć na przykład uczniowie z zaburzeniami emocjonalnymi, czy uczniowie po zabiegach operacyjnych, którzy nie mogą tymczasowo uczestniczyć w tradycyjnych zajęciach. Natomiast coraz więcej i coraz szerzej mówi się o potrzebie spersonalizowanej edukacji, dlatego że tak naprawdę każdy uczeń ma swoje indywidualne potrzeby, jeżeli chodzi o naukę przedmiotów, w tym języka angielskiego. NowaKid jest pionierem we wdrażaniu technologii właśnie spersonalizowanej edukacji. Mhm. Proszę powiedzieć, a w jaki sposób tę personalizację edukacji można wykorzystać? Czego musimy być świadomi? Bo myślę, że to chyba najważniejsze, żebyśmy po prostu wiedzieli, jakie tu są narzędzia do wykorzystania. Tak naprawdę trzeba tutaj oddziaływać na trzech poziomach. Pierwszym z nich to będzie odpowiednia grupa wiekowa. Drugi poziom to jest poziom przygotowania ucznia. No i trzeci poziom to specyficzne potrzeby, o których mówiłam wcześniej, te specyficzne potrzeby, które ma każdy uczeń. W NowaKid działamy w ramach algorytmu, który w połączeniu z informacją zwrotną od lektora pomaga dopasować program ćwiczenia do konkretnych potrzeb ucznia. Sprawia to, że uczeń nie musi powtarzać materiału w całości, a koncentruje się właśnie na tych momentach, na tych etapach, które stwarzają trudność albo wymagają powtórki. W ten sposób, dzięki temu algorytmowi, ta personalizacja przebiega w zasadzie w sposób niezauważalny dla dziecka, a jak wiemy, nauka w komfortowych warunkach przynosi jak najlepsze wyniki. Pomimo tego, że ten algorytm sprawdził się świetnie i działa świetnie do dzisiaj, nie poprzestajemy na laurach i chcemy iść dalej, pracujemy w tej chwili w NowaKid nad dwoma rzeczami. Pierwszą z nich jest oprogramowanie, które będzie przekształcało treści w mowę. Mowę w treści, przepraszam. A druga rzecz to kwestia takiego algorytmu, który będzie wyczuwał, rozpoznawał emocje dziecka. I to pozwoli nam przejść na jeszcze bardziej zaawansowany poziom właśnie personalizacji kształcenia. Z nami jest też pani Karolina. Pani Karolino, pani jest psychologiem. Jaką w tym wszystkim ma rolę psycholog właśnie? Czy, bo rozmawiamy o emocjach no, i technologii. To jest no, dosyć ciekawe powiązanie. Wszystko, o czym przed chwilą usłyszeliśmy i to, jakie mamy plany na rozwój platformy, potwierdza to, jak bardzo ważny jest komfort też psychiczny pociech, które korzystają i uczą się języków obcych. Wiemy o tym, że stres bezwzględnie ogranicza możliwości poznawcze, zapamiętywanie i chęć i motywację do działania. W ramach platformy, którą tworzymy, pracujemy nad tym i zależy nam na tym, aby uwzględnić również rozwój właśnie emocjonalny, poznawczy, psychiczny i możliwości dziecka w tym obszarze. Wiemy doskonale o tym i badania to potwierdzają, że na przykład dzieci w wieku 4-5 lat
ich mózg jest bardzo chłonny. To, czego doświadczają, czego się uczą, chłoną mimowolnie, nie wiedząc nawet o tym. I platforma stara się, metody, które stosujemy, staramy się też wykorzystać w ramach edukacji dzieci. Między innymi ta personalizacja polega na tym, że nie dość, że lektor, native speaker, czuwa aktywnie nad tym, sprawdza reakcje dzieci, dostosowuje komunikaty do ich możliwości, do ich stanu. Dodatkowo wprowadzane są narzędzia i techniki, które wykorzystują możliwości koncentracji, uwzględniają możliwości koncentracji dziecka. Między innymi taką techniką jest wprowadzenie elementu grywalizacji. No właśnie, to jest coś, o co chciałam koniecznie zapytać, bo słowo grywalizacja dla mnie jest w ogóle nowym sformułowaniem. Proszę powiedzieć i wyjaśnić, co to takiego jest, bo rozumiem, że we wszystkich tych działaniach chodzi nam o to, żeby dziecko jednak uczyło się mimochodem. Dokładnie tak. Polega to na tym, że nam też zależy, żeby dziecko jak najbardziej zaangażować i zmotywować do działania. A element kontekstu i tego, że jest jakaś przygoda, są zadania, są cele wyznaczone do realizacji, sprawia, że dziecko nawet nie wie, kiedy uczestnicząc poprzez zabawę, zdobywa dodatkową wiedzę, informacje, mało tego, musi je pokazać i zaprezentować, żeby zdobyć kolejne poszczególne etapy czy też levele. Ten etap grywalizacji sprawia, że dziecko jest bardziej zaangażowane. Dodatkowo badania, które prowadzimy w kontekście właśnie zaangażowania dzieci i ich motywacji potwierdzają, że bezwzględnie to, jak chętnie dziecko uczestniczy w pracy, wpływa to na zapamiętywanie i na efekty nauki. Nasze badania pokazują, że o 40% zwiększa to efektywność zapamiętywania języków obcych przez dzieci. Mm-hmm. Czy tu rozmawiamy o jakiejś pewnej grupie wiekowej? Czy to dotyczy zarówno dzieci małych, jak i starszych? Czy te starsze są bardziej wybredne? Jeżeli mówimy o starszych dzieciach, to nie zapominamy o nich. W Nova Kitty mamy dla nich bardzo ciekawą propozycję. O jednej z nich opowiem, bo mamy kilka kursów dla starszych dzieci. Natomiast tym kursem, o którym na pewno warto wspomnieć, jest kurs Wirtualny Odkrywca, Virtual Explorer. Jest to kurs, który łączy w sobie nie tylko naukę języka, ale daje także możliwość starszym dzieciom odkrywać świat i niemalże namacalnie zobaczyć miejsca, które być może na co dzień są dla nas niedostępne ze względu chociażby na odległość. Program Virtual Explorer bazuje na takiej metodzie, którą nazywamy CLIL. Ona zyskuje na popularności w Polsce coraz bardziej. Jest to metoda propagowana przez jednego z czołowych brytyjskich socjologów Davida Marsha. Content and Language Integrated Learning z języka angielskiego. O cóż chodzi? Chodzi o to, żeby połączyć naukę języka z możliwością poszerzania horyzontów, a więc nauczać też innych przedmiotów, takich jak geografia, biologia w języku angielskim. Mm-hmm. W trakcie tych wirtualnych wycieczek, które odbywają się w ramach zajęć, a mamy takich propozycji już w swojej ofercie ponad 100, więc jesteśmy w stanie naprawdę sprostać oczekiwaniom i zainteresowaniom naszych starszych uczniów. Możemy zaprosić dzieci na Antarktydę i mogą tam pospacerować razem z pingwinami. Mogą pojeździć na deskorolce w Londynie, mogą odbyć podróż do Nowej Zelandii, tam gdzie na przykład był kręcony Władca Pierścieni, czy zobaczyć w obrazy w najsłynniejszych galeriach i muzeach świata, a wszystko to po angielsku. No i za rękę prowadzi w tym wszystkim i wspiera mocno lektor. Także rozmawiamy o aktualnych trendach, poszerzamy zainteresowania, rozmawiamy o tych problemach, które dziecko interesują, a jednocześnie uczymy się angielskiego. No właśnie, te zainteresowania. Zastanawiam się, czy one się zmieniają, czy jednak w dalszym ciągu, żeby przytrzymać takiego słuchacza, takiego widza, takiego uczestnika, trzeba mieć na niego jakieś specjalne patenty, bo koncentracja, taki fokus na tym, co robimy, to chyba najtrudniejsza rzecz u dzieci. Zdecydowanie tak. Jakby zainteresować dodatkowo wiedzą i nauką poprzez zajęcia, no jest nie lada sztuką. Eksperci, którzy pracują i edukują dzieci w Nova Kit, wiedzą, jak dostosować też metody i techniki nauczania do potrzeb dziecka, w zależności od tego, w jakim momencie rozwoju też jest i jakie ma możliwości. To jest to nasze spersonalizowane podejście. Dodatkowo bardzo ważnym elementem jest uwzględnienie również czasu trwania zajęć, żeby nie przeciążyć za bardzo, nie przebodźcować dziecka. Tym samym zajęcia, na przykład dla dzieci w wieku 4-5 lat w Nova Kit, trwają 25 minut. Jest to taki optymalny czas, żeby utrzymać właśnie tę uwagę i zainteresowanie
rozwijanie dziecka. Dodatkowo takim elementem, który jest również bardzo istotny, jest wprowadzenie metody Total Physical Response, która polega na połączeniu tak naprawdę pracy i edukacji z ruchem całego ciała, z odpowiedzią całego ciała na różne polecenia, na zadania, również wypowiadanie je przez native speakera i przez nauczycieli jest prowadzone właśnie w taki sposób, żeby połączyć ruch ciała z wypowiadanym słowem. No właśnie, to mnie bardzo zastanowiło, bo te zajęcia, rozumiem, oprócz tego, że uczą języka, to też powodują, że jednak nie siedzimy w jednym miejscu, tak? Tutaj pojawia się ruch, czyli coś, o co my rodzice walczymy, też ta aktywność całego ciała. Czy dobrze rozumiem? Dokładnie tak. To, co jest bardzo ważne, to połączenie różnych bodźców i zmysłów. Dziecko chłonie więcej, jeżeli doświadcza całym sobą. Tym samym zaangażowanie słuchu, wzroku, czy też mowy i ruchu pozwala globalnie i jeszcze lepiej zapamiętywać te treści, które docierają do dzieci. Tym samym wykorzystanie dźwięków, różnego rodzaju interakcji podczas trwania zajęć, muzyki, śpiewania, właśnie ruchu, pokazywania, to wszystko wzmaga i stymuluje jeszcze bardziej, pogłębia proces edukacji. Właśnie w metodzie Total Physical Response bardzo ważne jest też to, że nastawiamy się na pierwszym elementem na rozumienie i słuchanie w kontekście dziecka. To bardzo ważne, ponieważ w pierwszym momencie, w pierwszym kontakcie dziecko nie musi znać języka i go potrafić powtórzyć, by uczestniczyć w zajęciach i uczyć się rozumienia. W ten sposób szybciej przyswaja. Jest to zbieżne z tym, w jaki sposób my uczymy się języka ojczystego. Rodzice, którzy uczą dzieci, maluszki mówić w języku ojczystym, bardzo często najpierw pokazują, dołączają gest do słowa czy polecenia, którego chcą nauczyć dziecko. W ten sam sposób, analogicznie, odbywać się może nauka języka angielskiego poprzez mówienie. Tak się zastanawiam, słuchając tego, co pani mówi, czy to oznacza, że ta nauka online w tej chwili już jest nauką skuteczniejszą niż ta nauka offline, czy jeszcze na to nie mamy dowodów, jeszcze jest za wcześnie? Czy wszystko idzie w tym kierunku właśnie? Znaczy, jeżeli chodzi o naukę online, na pewno przynosi ona ogromną korzyść, jaką jest oszczędność czasu. Zaraz powiem o tym więcej. Lekcje w naszej szkole są to zajęcia jeden na jeden, czyli zawsze jest to tylko dziecko i lektor. Cała uwaga skupiona jest na jednym uczniu, na konkretnym dziecku. Zajęcia są prowadzone przez certyfikowanych nauczycieli, w tym również native speakerów. Tak jak już powiedziała Karolina, zajęcia trwają 25 minut i ten czas też ma swoją przyczynę, tak? Nie bez powodu te zajęcia tyle trwają. Odbywają się online, co już wiemy, i dzięki temu rodzice, ja myślę, że już po pierwszych zajęciach odczują ogromną oszczędność czasu, który straciliby na dojazdy do szkoły stacjonarnej czy do lektora, który pracuje stacjonarnie. To pierwsza ogromna korzyść i ogromny walor edukacji online. Druga rzecz, dzieci po zajęciach w szkole, w przedszkolu są, jak wiemy, zmęczone, przebodźcowane, więc te dojazdy są dla nich dodatkowo obciążające. Natomiast nauka w domu, gdzie czujemy się komfortowo, przynosi lepsze wyniki. Po prostu dziecko lepiej się uczy. Wiemy to nie od dzisiaj, że wtedy, kiedy jest nam dobrze, komfortowo, czujemy się pewnie, osiągamy lepsze wyniki. Jest to także niezwykle wygodna opcja dla rodziców. Dlaczego? Dlatego, że w tak naprawdę w dogodnym momencie rodzice mają dostęp do informacji o postępach dziecka poprzez informację zwrotną od lektorów, którzy pozostawiają taką informację po każdych zajęciach. Mogą zobaczyć prace domowe dziecka, mogą zobaczyć, jakie odznaczenia, nagrody otrzymuje dziecko za wyniki w nauce. Także jest to na pewno inwestycja w rozwój dzieci, ale także inwestycja, która dla całej rodziny zaprocentuje ogromną oszczędnością czasu. No właśnie, czas w dzisiejszych czasach, ciekawie to zabrzmiało, to rzecz bezcenna. Dziękuję bardzo serdecznie paniom. Mam nadzieję, że rodzice od dziś wiedzą dużo więcej na temat tego, jak ta edukacja wygląda, jak ona idzie do przodu, a przypuszczam, że technologia jeszcze nie raz nas w tej kwestii zaskoczy. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. Zapraszamy oczywiście rodziców na naszą stronę nowakid.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję wam bardzo serdecznie. No i uczmy się i my, dorośli i dzieci oczywiście. Dziękuję i miłego dnia wam życzę. Do zobaczenia.